Dzień dobry. Proszę bardzo, pan usiądzie na fotelu. Ja miałem problem z migdałkami od dziecka. To się wiązało z anginami, zapaleniami gardła kilka razy w roku. Nie da się mówić, nie da się jeść, gardło boli, piecze. Przez to miałem tygodnie szkoły, mnóstwo zajęć dodatkowych. I dlatego zacząłem się zastanawiać nad operacją. Istnieje kilka metod pozbycia się chorych migdałków. Wszystkie sprowadzają się do usunięcia chorej tkanki w trakcie operacji. Najczęściej stosuje się zwykłe wycięcie nożem chirurgicznym i założenie klasycznych szwów. Niestety rekonwalescencja jest zazwyczaj dosyć bolesna. Przez 2 tygodnie pacjent ma problemy z przełykaniem jedzenia i picia. Stosuje się też mniej bolesne wycinanie laserowe. Jednak ten sposób niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia zdrowej tkanki. W sumie obawiałem się tej operacji głównie dlatego, że bardzo długo się potem dochodzi do siebie. Ja właściwie nie miałem na to czasu, szczególnie że omijałem już tyle szkoły, to jeszcze operacja. Najbardziej komfortową dla pacjenta metodą usunięcia migdałków jest technika elektrochirurgiczna. Polega ona na zastosowaniu specjalnego narzędzia elektrochirurgicznego, które jednocześnie wycina i zasklepia chore tkanki. Gojenie się jest praktycznie bezbolesne. To wszystko jest możliwe dzięki temu, że narzędzie to podłączone jest do platformy generującej specjalny prąd zmienny. Dzięki czemu narzędzie nie rozgrzewa tkanek organizmu do wysokiej temperatury, tylko tak niska temperatura minimalizuje uszkodzenie tkanek, których nie usuwamy. Metoda elektrochirurgicznego usunięcia migdałków nie jest refundowana przez NFZ, a pacjenci muszą liczyć się z wydatkiem około 6 tysięcy złotych. Zaletą jest to, że zabieg jest praktycznie bezkrwawy. A więc ja mam optymalne warunki, żeby przeprowadzić tę operację precyzyjnie. Natomiast z perspektywy pacjenta zabieg jest o wiele krótszy, to po pierwsze, a po drugie jeszcze ta metoda pozwala na szybszy powrót do zdrowia.